Czy kryptowaluty powinny zostać objęte nowymi regulacjami prawnymi ograniczającymi spekulację? O tym będę rozmawiał z panem Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Szef amerykańskiego SEC taką sugestię właśnie zgłosił, że być może takie regulacje są potrzebne. Ciekaw jestem, jaka jest pana opinia. No ale to takie sugestie to już się pojawiało w 2019 roku, to już inwestorzy właściwie byli przekonani, że do końca tego roku to będzie objęte regulacjami rynek kryptowalut, a dalej został nietknięty. Ja myślę, na co trzeba rozgraniczyć przede wszystkim. Tutaj przekaz był właściwy, bo uczestnicy rynku kryptowalut, inwestorzy spekulanci, czy w ogóle wyznawcy kryptowalut, jako jeden z argumentów za kryptowalutami bardzo często powtarzają to, że to jest rynek, to są waluty w pełni wolne od interwencji, od kontroli i w związku z tym nie powinny być regulowane. Natomiast tutaj nie chodzi o tego typu regulacje. Tutaj nie chodzi o objęcie, o stworzenie banku centralnego dla kryptowalut. Tu chodzi o objęcie regulacjami instytucji, które zajmują się tymi kryptowalutami. Bo w tym momencie no nie masz praktycznie żadnej ochrony. Są jakieś regulacje, oczywiście w zależności od kraju one się różnią. Natomiast większość giełd nie jest objęta żadnymi regulacjami. W związku z tym jest możliwość tutaj różnego rodzaju przestępstw typowych finansowych, takie, które na rynkach regulowanych są ścigane, jak insider trading, frontrunning, czyli na przykład przeprowadzanie transakcji z wiedzą o tym, że będą jakieś większe zlecenia na rynku, manipulacje różnego rodzaju. No więc wiele może być tego typu przestępstw, no i później też kwestia, z którą się spotykamy od czasu, że jakaś giełda jest nagle niewypłacalna, zamyka swoją działalność, okazuje się, że tych środków jest mniej niż myśleli uczestnicy danej giełdy, więc no to tak naprawdę w momencie, gdy im szerzej, im bardziej do mainstreamu, tak powiem, wprowadzane są i funkcjonują te kryptowaluty, tym więcej inwestorów mniej doświadczonych, nie zajmujących się kryptowalutami, nie zajmujących się spekulacją, no uczestniczą w tym rynku, mają mniejszą wiedzę i z tego wychodzi regulator. Tego typu inwestorów powinno się na różny sposób chronić. Żadna ochrona nie jest idealna, no ale tak kończąc odpowiedź, to ja jestem za regulacją podmiotów, nie kryptowalut, za regulacją podmiotów, które organizują ten obrót. Wspomniał pan, że już przed kilkoma laty taki temat się pojawił, ten temat powraca. Czy to oznacza, że teraz szanse są większe, że takie regulacje zostaną wprowadzone, czy też jesteśmy ciągle na tym samym etapie prowadzenia jakichś teoretycznych rozważań? Większe są z uwagi na to, że jest więcej uczestników rynku, w tym też uczestnicy instytucjonalni. Tego kapitału instytucjonalnego jest coraz więcej na tym rynku, więc generalnie myślę, że jest presja też z różnych stron, nie tylko wewnętrzna od samych regulatorów. Natomiast są regulatorzy amerykańscy są doświadczeni w tym względzie, jeżeli chodzi o potencjał różnego rodzaju przestępstw na rynkach kapitałowych, które po prostu widzą tą potrzebę, więc przez takie ruchy, jak między innymi Tesli, ale też inne, powstające różnego rodzaju pól inwestycyjne, które bazują na kryptowalutach, czy zapowiedzi dużych instytucji tworzenia różnego rodzaju funduszy opartych na kryptowalutach, na Bitcoinie, JP Morgan, wspomniał między innymi, no to rośnie.
rośnie właśnie presja na regulację. Czy pan wyobraża sobie taką sytuację, że jakiś bank centralny istotnego kraju ma rezerwy finansowe w kryptowalucie? No dzisiaj na pewno nie. Dzisiaj na pewno nie, bo o kryptowalutach można mówić jako o spekulacji głównie, więc no gdy tak duże są wahania, tak dużo mogą być zmiany dzienne i są, bo historycznie tak to wygląda, to trudno, żeby na tej bazie opierać swoje rezerwy. I tak do tego to myślę jest bardzo. Bo rozmawiamy, gdy Bitcoin kosztuje 212 tysięcy złotych. Czy są kryptowaluty bardziej ryzykowne i mniej ryzykowne? Bardzo teoretyczne pytanie, jak przypuszczam. Bardzo teoretyczne pytanie. No, ja myślę, że funkcjonalność wielu z nich jest podobna. W wielu przypadkach naprawdę minimalna. W takim normalnym życiu, nie inwestycyjnym, nie spekulacyjnym. Więc no jak mierzyć to większe ryzyko? No według mnie tylko z poziomem po prostu zmienności. Najłatwiej myślę. Więc no pod tym względem tak, zdecydowanie tutaj są setki kryptowalut, które mają większą zmienność niż Bitcoin. Ale generalnie ten poziom ryzyka jest cały czas olbrzymi. Czy można by stworzyć taki profil inwestora, któremu pan by powiedział: OK, pan jest przygotowany do tego, żeby inwestować w kryptowalutę? Na pewno. Myślę, że inwestor, który jest nastawiony spekulacyjnie, jest świadomy wielkich potencjalnych ruchów na rynku, które mogą się zdarzyć. Wie, że na przykład z dnia na dzień możemy mieć spadek 20-30%. Czy wzrost, bo też mogą być inwestorzy, którzy przecież grają na spadki ceny, to też pamiętajmy. Więc myślę, że to musi, że tak, zdecydowanie. To jest bardzo świadomy spekulant, według mnie doświadczony na innych rynkach kapitałowych. Według mnie to jest taki pożądany profil spekulanta na rynku kryptowalut. Niedoświadczone osoby, które po prostu kupują dzisiaj, licząc na to, że cena na przykład będzie pół miliona dolarów, tak, no to ryzykują, nie mając tak naprawdę świadomości, co się może zdarzyć. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, ile jest się gotowym stracić. Chyba o tym pan mówił podczas jednej z naszych rozmów. To jest, nie powinno być myślenie o potencjalnych zyskach, tylko w pierwszej kolejności właśnie gotowość na poniesienie określonych strat. Zawsze to powtarzam. Pierwsze pytanie. Ile ja mogę na tym stracić? Tutaj będzie odpowiedź. Może pan stracić 50%. Jeżeli ktoś usłyszałby, a jest niedoświadczony w spekulacji, w inwestycjach tego typu odpowiedź, no to mi się 90% wycofało się od razu. Ale dopiero drugie pytanie jest, no dobrze, jeżeli ja mogę na tym stracić na przykład 30%, 50%, to ile ja jestem w stanie na tym przy takiej akceptacji ryzyka zarobić? I myślę, że zresztą też wracając do przedmiotu naszej rozmowy, między innymi regulacje w tym mogą pomóc. Czyli przecież zarówno przy funduszach inwestycyjnych, przy różnego rodzaju inwestycjach, przy kontraktach CFD są te obligatoryjne ostrzeżenia o ryzyku, które mówią o różnych elementach, o różnych klasach, które te ostrzeżenia inaczej brzmią. Na przykład dla funduszy inwestycyjnych mówią o stopach zwrotów historycznych, że te stopy zwrotu nie są gwarantowane, że bazują na historii. Na rynku kontraktów CFD ostrzeżenie o ryzyku przypomina inwestorom, jaki jest odsetek inwestorów, którzy działają na tym
na tym instrumencie i zyskują, a ile traci. No to są jakieś takie naprawdę, mówię już, bardzo podstawowe elementy regulacji, które też się mogą pojawić. Oprócz tej całej prawnej, wszystkich elementów prawnych, gdzie właśnie kluczem jest wykrywanie przestępstw finansowych, a te w tym momencie mogą występować na rynku kryptowalut. No i według mnie jeszcze cały czas jest olbrzymie pole do popisu dla regulatorów, jeżeli chodzi o kontrolę przepływu w związku z finansowaniem terroryzmu. No ale tutaj to już może być większy problem właśnie, bo jeżeli bardziej pogłębiona kontrola właśnie miała występować, to mogłoby już uderzyć właśnie w ten element, o którym na początku mówiłem, czyli właśnie tą taką niezależność, wolność kryptowalut. Więc to paradoksalnie z tym może być większy problem, ale jest wiele kroków tej postępującej regulacji, które można i według mnie trzeba przeprowadzić. Czy rynek kryptowalut powinien zostać objęty dodatkowymi regulacjami prawnymi? O tym rozmawiałem z Łukaszem Bardynem, dyrektorem CMC Market na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.